Ostatnim wielkim miastem, jakie odwiedziłem na zachodnim wybrzeżu, było Los Angeles, czyli miasto, które mocno mnie zawiodło. Chociaż było tam kilka naprawdę ładnych miejsc. Jednym z tych miejsc było Griffith Observatory i chociaż widok na miasto nie zrobił na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia, to ciekawie było zobaczyć, jak bardzo płaskie jest LA. Odwiedziliśmy także Beverly Hills oraz Rodeo Drive, żeby popłakać się trochę patrząc na te wszystkie drogie samochody i sklepy. Natomiast najbardziej niespodziewanym momentem tego dnia było zobaczenie na żywo Jacka Blacka na Walk of Fame. I to było niestety jedyne zdjęcie, jakie udało mi się zrobić, zanim zabrano mi telefon, ale za to mam zdjęcie ze Shrekiem, także jest okej. Natomiast jeśli chodzi tak o moje zainteresowania, to jedną z ciekawszych rzeczy było zrobienie sobie treningu na plaży Santa Monica, w miejscu, z którego wielokrotnie widziałem filmy amerykańskich youtuberów czy celebrytów trenujących na tych samych drążkach, na których udało mi się potrenować. No i nawet udało mi się rozwalić tam rękę. Generalnie Santa Monica zrobiła faktycznie wrażenie, zwłaszcza podczas zachodu słońca. Następnego dnia zwiedziłem więcej obiektów w samym centrum miasta. A później udarzył się na wspinaczkę, żeby zobaczyć ten słynny znak Hollywood z bliska. No i klasycznie musiałem tam stanąć na rękach. Drugą plażą, jaką zobaczyłem, była Venice Beach, która zaskoczyła trochę czymś innym, mianowicie fajnymi graffiti na ścianach. A nawet nie tylko na ścianach, na drzewach, na śmietnikach. Zobaczyłem też ten znany wszystkim skatepark na Venice Beach. Wszystkie te miejsca były ładne, wyglądały drogo i robiły ogólnie wrażenie, ale jednak każdego dnia w każdym miejscu widać było bardzo przykry kontrast społeczny. Gdzie człowiek nie spojrzał, leżeli biedni bezdomni, dosłownie w każdym parku, na każdej plaży i ulicy widać było ich śpiwory, namioty czy nawet czasami całe obozy. Jeszcze gorzej się na sercu robiło, jak zaraz obok, w mega drogich autach przejeżdżali ludzie niby z tego samego miasta, a jednak z trochę innego świata, jeżeli to ma sens. LA jest ładne, ale z powodu tego właśnie kontrastu czułem się niefajnie w większości miejsc i bardzo bezsilnie. No i dlatego też nie ciągnie mnie jakoś specjalnie, żeby powrócić tam zbyt prędko. Tak jak bardzo bym chciał powrócić do San Francisco na przykład, tak do LA już niekoniecznie. W następnym odcinku powiemy sobie o mojej przygodzie na Florydzie w Orlando.